Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 strasznych momentów w Simpsonach. Bart, you wanna see my new chainsaw and hockey mask? Oh, sorry. What am I thinking? If you should die before you wake... Please, don't hurt me. Przyjrzymy się scenom z Simpsonów, które wyróżniają się spośród innych. Nie bierzemy pod uwagę odcinków Straszny domek na drzewie, ale spodziewajcie się strasznych rzeczy i spoilerów. Przegapiliśmy jakąś scenę, która przyprawiła was o dreszcze? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Halucynacje po chili. Zaczyna się głupio, ale szybko staje się surrealistycznie. Homer idzie na festiwal chili i pokazuje swoją tolerancję na ostre potrawy. Nic go nie rusza, z wyjątkiem chili szeryfa Wiggama z gwatemalskimi papryczkami szaleństwa. Wiggy, my chili's getting cold. Po zabezpieczeniu języka woskiem, Homer bez trudu stawia czoła palącemu chili i ma halucynację. Robi się dziwnie. Widzimy wiele gałek ocznych, spływającą skórę i rozbicie słońca. Większość ludzi przeraża moment, kiedy Homer znajduje Marge i odkrywa, że nie ma ona twarzy. Talk to me! Próbuje ją zmusić, by się odezwała, ale ona rozsypuje się w proch. Styl animacji i zwariowane efekty wizualne wprawiają nas w osłupienie, ze szczyptą strachu. Numer 9. Niania złodziejka. Co może być gorszego od apodyktycznej niani? Bart, Lisa i Maggie przekonują się o tym na własnej skórze, kiedy zostają pod opieką pani Botts. You must be the babysitter. Yes, I am Miss Botts. Z odcinka najbardziej uzbrojeni i niebezpieczni ludzie Ameryki, dzieci dowiadują się, że pani Botts jest nianią złodziejką. In a moment, we will show you a picture of the real babysitter bandit, Miss Lucille Botsukowski. Remember, she may be using a clever alias. And should be considered armed and dangerous. Kryminalistka straszy rodzeństwo, stając nad nimi z liną w dłoni i groźnym wyrazem twarzy. Gorączkowy pościg to wisienka na tym przerażającym torcie. You're a smart young man, Bart. I hope you're smart enough to keep your mouth shut. He isn't. Numer 8. Bliskie spotkania świecącego stopnia. Wiadomo, że czeka nas coś nie z tego świata, jeśli w tym samym odcinku mamy Leonarda Nimoya, agenta Muldera i agentkę Scully. Homer jest pijany i postanawia wrócić do domu pieszo. I guess I'll walk home. Gubi się i ląduje w środku nocy w lesie. Wystrasza go Filharmonia Springfield i reklama diety, a potem zauważa za drzewami zielone światło. Gra melodia z Archiwum X, a światło okazuje się być istotą pozaziemską. Puste spojrzenie i miękki głos są tak odrażające, że Homer krzyczy głośno i wydeptuje swój krzyk w trawie. Don't be afraid. Numer 7. Marge sprzedaje nawiedzony dom. W tym odcinku Marge zostaje pośredniczką nieruchomości. Jest tak szczera, że trudno jej sprzedać prawdopodobnie nawiedzoną posiadłość. Forget about that house, that's the murder house. Oh, I remember. Mrs. Astor was very lucky. Well, no one expects you to sell that house. But you better sell something. Boi się zwolnienia i postanawia oszukać Neda i jego rodzinę, by kupili ten dom. Is there anything else we should know, Marge? There's the truth and the truth. No! No! If you don't sell a house, you're fired. 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 Poczucie winy sprawia, że idzie tam, by powiedzieć im prawdę, gdzie widzi całą rodzinę na podłodze i we krwi. Tak naprawdę to tylko farba, ale przez ułamek sekundy aż zamarliśmy. Oh, hi, Marge. Guess we gave you quite a start. We were painting Todd's room red. Pretty messy work. And then we came out here to take a break. Must have dozed off. Red room. Red room. Over there. A odniesienie Todda do czerwonego pokoju nas przeraża.
Numer 6. Czy Ned Flanders jest mordercą? Ten odcinek to parodia filmu Alfreda Hitchcocka Okno na podwórze. Napięcie rośnie nawet w animowanym wszechświecie Simpsonów. Bart łamie nogę, chcąc wykonać sztuczkę na basenie i większość lata spędza w swoim pokoju. Oh look, there's Bart. Wave to him. Szpieguje sąsiadów i wariuje. Uważa, że Ned Flanders zabił swoją żonę i próbuje to ukryć. This can't be what it looks like. There's gotta be some other explanation. I wish there was some other explanation for this. But there isn't. I'm a murderer. I'm a murderer. Napięcie sięga zenitu, kiedy Lisa utyka w jego domu, a Ned chodzi z toporem i strasznym wyrazem twarzy. It's time to put you away. Put you away for good. The gumdrops is going on here. Na szczęście chodziło o coś innego. Numer 5. Uwięzieni przez zabójcze roboty. Rodzina Simpsonów odwiedza krainę Poharatki i Zdrabka. Homer i Bart terroryzują pracowników w kostiumach, ale gdy roboty w parku odmawiają posłuszeństwa, sytuacja się zmienia. Ten odcinek to miks Westworld i Parku Jurajskiego. Groza wzrasta, kiedy pracownicy uciekają, a Simpsonów zostawiają na pastwę zabójczych robotów. Chopper, we're saved! Hey, you're the guys who didn't like our capering. When you get to hell, tell them Itchy sent you. Bezbronność szybko zastępują sposobem na odwet, ale widok zbliżających się uzbrojonych robotów może sprawić, że trochę mniej będziecie ufać swojej Aleksie. Back, you robot! Nobody ruins my family vacation but me! And maybe the boy! Numer 4. Homer wykańcza ojca. To dość zwykły odcinek, ale zaczyna się mrocznie. Od nocnej przejażdżki Homera i dziadka. Dad, are you sure you're okay to drive at night? It's night! Alright, that's it. Pull over. Sprawy wymykają się spod kontroli, kiedy spadają z klifu. Homer wysiada z samochodu, ale wygląda na to, że jego tata jest ciężko ranny i potrzebuje pomocy. Homer zaczyna wybierać 911, ale dziadek mówi, jak jego obrażenia wpłyną na życie Homera. And while I'm in the hospital, you'll have to visit me every day, and then I'll have to come live with you while I recover. Eventually I'll die in your home, which will hurt the resale value. A ten bez zastanowienia dusi Abe'a. To tylko sen, ale najstraszniejsze jest to, że potem mówi, że był piękny. To bardzo zimne, nawet jak na Homera. Dad? Dad? Wake up! What? What? Oh? Oh, I was having the most wonderful dream. I always wake up just before the good part. Numer 3. Homer bez twarzy. Wszystko zaczyna się, kiedy Homer ma odebrać Barta po treningu. Homer, we're going to my sister's. Remember, pick up Bart. I'm on my way. What'd you say, Marge? I zapomina. Co gorsza, zaczyna padać. Homer usiłuje sobie przypomnieć, co miał zrobić. Aż w końcu śni mu się, że nie odebrał Barta i jego syn zmarł. Właśnie tego potrzebował Homer, by połączyć kropki. Kiedy odbiera Barta, spojrzenie syna mogłoby zabić i nawet lody nie pomogą, zwłaszcza że lądują na jego głowie. Wściekły Bart wyobraża sobie, że twarz Homera się rozpływa, a z nią oczy i nagie mięśnie. Let's just say we're both wrong and that'll be that. Now how about a hug? Numer 2. Niezła jazda. Siostra Marge, Selma i jej zegar biologiczny. Chce być matką i jako przedsmak zabiera Barta i Lisę do Dove Gardens. We really appreciate you taking the children on such short notice. We'll have fun, won't we, kids? To get to Dove Gardens, I'd ride with Satan himself. That's the spirit. See you tonight. Na przejażdżce Little Land of Dove, nawiązującej do It's a Small World Disneya, Bart nalega, by Lisa wypiła mętną wodę.
tak denerwują Selmę, że każe jej to zrobić. Bart, be quiet. Lisa, drink the water. Przejażdżka Lisy staje się jeszcze dziwniejsza. Animatrony uśmiechają się od ucha do ucha. Ich piosenka się zniekształca, a Selma zamienia się w to. What's wrong? You just put your head right here. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Homer znajduje ciało. To jest możliwe tylko u Simpsonów. Homer daje się zahipnotyzować. Przeżywa wspomnienia z dzieciństwa, a potem przez wiele dni ciągle krzyczy. It's a beautiful summer day at the old swimming hole. Oh my god! Po uspokojeniu się opowiada o traumatycznym wydarzeniu, inspirowanym Stań przy mnie Stephena Kinga. Młody Homer próbował odblokować rurę doprowadzającą wodę do kąpieliska. Hey, what happened to all the water? There's something blocking it. Tryskająca woda go powala, a on pada na plecy, przygnieciony zwłokami. Błoto sączące się z oczu, odsłonięta czaszka i zamieszkujące ciało robaki wystarczą, byśmy i my krzyczeli przez wiele dni. Podobał się wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.